Chwilę dzieci z Stronko Snacks. Dzisiaj tak poranne wypuszczenie ptaków. Tak jak codziennie, jak na razie. Bo nie ma co nagrywać, czy to. Tylko teraz co, jak na razie będzie co nagrywać. No, ta kurde, kura mi ciągle ucieka do kur z tyłu, kochina ta. No wychodź ta, wychodź ta. Pawie, wy też. Pawie wychodzi. Ładnie mu się ogon już mieni, ładnie mu się pokazuje. No, słyszałem zbrodacza. O, kochincia wyszła. Przy kochincia mnie wychodzić. Co? Jest zakona malutka. O, pawica nie wyszłaś. No to wyskakuj. A najlepiej wszystko stąd, żebyś tam wyszły. No. Nie ma was. Jajko widzę, że jest. Koziołek. No, pawica, ty sobie wychodź na dwór. A, helikopter. No, feniksy, wy też. Syluście, ten, zebrutki. A dwór. No, i teraz na dwór. Jutki, nie. Wy się nie ruszajcie. Dobra. No, i teraz jakoś tutaj. O, właśnie, wczoraj wypuszczałem typlery. Te u kur, co dwa zaniosłem. Najlepsze było to, że uciekły, poleciały do sąsiada. Feniksy już wracały, czy jeszcze nie? A, jeszcze nie, więc jest dobrze. Poleciały do sąsiada. A na wieczór, jak chciałem, przyjechałem z kina z bratem. Z młodszym bratem byłem w kinie. To o, tutaj sobie jeden siedział na kratce, tutaj na oknie, a drugi siedział, zaraz wam pokażę gdzie. Bo okno tak codziennie otwieram. I o tu sobie na kratce siedział. A drugi siedział sobie o tu. Poszedł na drabince. Fajnie, że wróciłeś, nie uciekły. Więc może coś z tego będzie. Ja tego tak myślę, że chyba wyniosę te pocztowe, czy z gołębnika, co tutaj są, zaniosę je do tego małego, o tu. Do tego małego je tutaj przyniosę. Zrobię im wolierkę, jak kiedyś miały. I tu sobie będą siedziały pocztowe same. A ozdobne będą w tamtym. I tu będą pocztowe. Tylko tu muszę wysprzątać, bo też było tej pokwoka, co to kiedyś była. I też muszę tutaj wysprzątać, wyczyścić. Gniazda tutaj przyniosę, tutaj co dwa kiedyś były. Co dwa tutaj kiedyś były, to przyniosę i... No i git. No. I tu wezmę i przyniosę. Lód. Teraz puścimy, teraz zobaczymy, czy się załamie pod nimi. O, co to? Jajko. O. Czy jajko? XD. Dobra, zaraz wyjdą, się zjedzą. No i te typlery tutaj są, bo je wczoraj przyniosłem. I tutaj są. O, jajko leży.
jeszcze gołębie nie wyleciały? Co to się stało? No już jajka nie ma. Dobra, pierwszy poszedł, drugi. Trzeci, czwarty, piąty, lalala, już nie ma ich. Kolejne dwa. A, koty są i się teraz boją. Czubuczka. Ciekawe mnie, co z tym lodem wyjdzie. Czyś wejdzie i się załamie po kimś, czy jak? A tu se siedzi, się drzesz. Nie drzy się złaś. O, gęsi wejdą. A się załamało pod nie. Już wam pomogę z tym lodem. Dobra, już trochę ma ta wody. Tam brodacz sobie pieje. Ale kurde, jakaś siwucha przychodzi. Niebiesko, jak nie wiem. Miało padać. Ale brudno, muszę to posprzątać. Co kulka? Cubutka mała. Dzisiaj może wrócę później. To wezmę, tu przyjdę i pościelam. Bo to... Kurde, bałagan, jak nie wiem, brudno. Są dwa jajka. No, gdzieś się plecz, tutaj się kury niosą. Niosą się, są dwa jajka. Wchodzą mi tutaj niestety i się niosą. Co, indyczka? Gęsi się tłuką, kaczki się tłuką. Gdzie ci plery? A tu siedzą. O, są, mówiłem, jak wróciły, tak wróciły. Tu na obrączce zielonej samczyk. Tam samiczka. Ona najlepsze, że tutaj siedzą od wczoraj. Bo tu je rzuciłem i on tutaj siedzą od wczoraj. Dokładnie w tym samym miejscu. Później zobaczymy, czy coś wyleci. I jeszcze zobaczymy, najwyżej później, nie, może nie dzisiaj. Ale wypuszczę te bociany i te, jak pocztowe przełożę do tego małego, to wypuszczę to ozdobne. Bociany, tiplery, garłacze. I zobaczymy, co wyjdzie z tego. O, samiczka ich. Nie, gąsior kubański. I lendesa. I tu bym je przyniósł. Tu by sobie siedziały. Tutaj tylko, że to muszę naprawić. Bo się zepsuło. Ale to chyba wszystko dobre było. O, kurde. O, dobra. Zostało się, czy nie chciało ruszać. No i będę mógł naprawić to. I będę mógł wypuszczać je. Więc... pójdziemy się do gołębi. Też się muszę posprzątać, bo już mają brudne trochę. Właśnie, właśnie. Mówiliście mi już z tym kogucikiem czubaczki, żeby go zostawić. O, że on ma ładniejszy ten, czubek. Myślę, że prawda, ładniejszy ma. Chociaż nie wiem, zaraz zobaczysz tam tamtego. O, pawie. A, już poszły za siatkę. Już nie wiedzę, co z sobą zrobić.
O, a ten. No, szczerze prawie, ten ma ładniejszy czubek. Już Paweł, tak jak pierdzielony jakiś. Idzie z jednego, nie? Musisz samica jest za siatką, a samiec po ogrodzie lata. To samca pokoje na ten. Na podwórko, a samice za siatką powoli przegoni. Tylko ty samiec mi teraz nie wychodź, bo was będę ganiał po polach. No i poszły na pola. Ja pierdzie. No i samica i ty teraz. Dobra, samica przyszła. O, ptaszek jakiś. Chłopaki, nie wiem. Samica już poszła. Ostatnio tutaj jak stałem, jak samica w górę poszła, jak się wystraszyła kota. Tak, poszła w górę, tylko nad garażem przeleciała. A, i koguta kochina miniaturowego czubi mi kochina do przyjmie. Właśnie w tej chwili też to robi. Dobra, samiec jest tam. No, na co czekasz? Już się nie ma. Samiec poszedł, teraz stoi. Jeszcze poleć mi w górę i do kur poleć. Głupie to. O, kaczki się czubią. Gdzie jest pawica? A, tu jest. A co króweczka siedzi na dachu? No i idź. Ładna semiczka, ładnie wygląda. O, i widzisz, ktoś się pytał mnie, czy skrzeczą. Pawie tylko tak skrzeczą, tak jak teraz. O. I one tylko jak się nawołują. Albo coś jest niebezpieczeństwo. O, i widzisz, już poszły, już się nie będą nawoływać. A nie, jeszcze się nawołują. Poczekaj. A, tu krówki poleciały i kury się bulwersują. No, idźcie tam, psatek. A, teraz samiec ją nawołuje. Ci z tego to czuję, nie będzie się puszczył, bo jest zimno i trochę wieje. Jeszcze będzie ogon zwiewać. O, choinka. Do kuru zaniosę, co kurę podziabił. Gwóźdź, tego gwoździa trzeba wyrzucić. Ktoś już nadepnie na niego. Pawy sobie tam siedzą. A my tu zajrzymy do głębi. Co siedzi to sobie? No i mówię, sprzedałbym te gołębie. Się sprzedał, zaniósłbym do tego i by to się teraz luźniej zrobiło. Tiplery by może od razu kilka zaniósł tam i... Rozwalały trociny, wszystko. No boki, może coś tu się będzie działo. Już coś się pawie ganiają, słyszałem. A już ich nie widzę nawet. Dobra, zamykam gołębie. Popsik. Później im dam jeść. I picie mają tam. Ale później im dam. Teraz idę znowu pawi szukać. Chyba, że są za samochodem albo w tunelu. Bo tu ich zapewne... A nie, tu są, dobra. To git. Kurka, tam kogucik. O, jak widzicie, znowu kogucik chce mi czubić kurkę. Co się kurka tak rozwaliłaś?
No, kicaje. Coś tu widzę, że grzebią. Właśnie, będę musiał ich rozdzielić, żeby mi samiec nie pokrył samicy. O kogo to kurę gania, jak nie wiem, czubić ją chce, jak nie wiem. No, feniksy już wróciły. Kura słyszy, już jajko zniosła. Kadziałek. A nie, to kura ta uciekła. Co kazałek? Ty się drzesz, co? Tak, ty się drzesz. Czyli gdzieś tu jajko zniosłeś. Tylko Fima, gdzie idziesz? Uciekaj. Tu nie, czyli pod spodem. Ta noska sieci. Idź. No to ładny kogucik, ładna motorka. Łapcie ma duże. O, matka, jeszcze ganiają. Ale sił wziąłem te kochiny metrowe. Dobra, to by na tyle w tym filmie. Ja sobie poobrządzam. O, pawica wlazła na ten, na kurnik, stelaż kurniku. Samiec tam chodzi obok niej, u dołu. No, sami teraz na wóz wleciał. Głupawki dostaje. I poleciała. Dobra, dzięki za oglądanie, do następnego. No i cześć.